Flipperzy wyszli na rynek potrzeb klienta na to się dzisiaj nie zarabia. Nie wywalajmy kasy w boto, nie, do, nie dofinansujmy banków po raz kolejny nowym produktem kredytowym. Dzień dobry, Cezary Andrzejczyk, to jest Biznes Focus. Dzisiaj znowu o nieruchomościach, a dlatego, że dużo się dzieje na rynku nieruchomości i to jest temat, który nieustannie budzi zainteresowanie, e, szczególnie w obliczu różnych zjawisk czy programów socjalnych pomocowych, które pojawiły się w ostatnich, e, ostatnich miesiącach czy latach na polskim rynku i które stymulują rynek nieruchomości, ale przede wszystkim ceny mieszkań. To co wszystkich najbardziej interesuje. E, Natalia Drysiak. Pośrednik nieruchomości i osoba, która długo siedzi na rynku nieruchomości i trochę o tym wie, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry czarku. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o rynku nieruchomości, ale to jest bardzo szerokie pojęcie, więc może powiedzmy sobie bardziej wąsko i konkretnie. Będziemy się skupiać na mieszkaniach, bo jednak mieszkania to to i ceny mieszkań rosnące, od razu powiedzmy, niestety wciąż rosnące. To jest to, co najbardziej interesuje ludzi, również naszych widzów. Ale zacznę od liczb. Bardzo duży portal, który zajmuje się badaniem rynku, ale jest też portalem, gdzie można znaleźć ogłoszenie. Oto Dom publikuje takie raporty cyklicznie, które pokazują, jaka jest aktywność deweloperów na rynku i ile ci deweloperzy sprzedają mieszkań. No i okazuje się, że w styczniu tego roku sprzedali o 42% więcej niż w grudniu ubiegłego roku, czyli jakby miesiąc do miesiąca. To jest ogromny wzrost prawie 5 tysięcy sprzedanych lokali w stanie deweloperskim. Czy patrząc na to, co się działo w, w ubiegłych latach na rynku nieruchomości, na te wszystkie programy, bezpieczne kredyty, nowa ustawa deweloperska itd., tak czy to może nas dziwić, że teraz ten popyt wrócił i nagle deweloperzy sprzedali tyle mieszkań? Dobrze, to ja zacznę od początku. Ponieważ jako pośrednik działam na rynku od 2008 roku, więc mogę powiedzieć w skali wielu lat, która już za mną no i pewnie trochę powróżyć z kuli co przede mną, ale dzisiaj nie będziemy wróżyć z kuli, będziemy mówić o tych 15 kluczach, lat, dobry są... okres do analizy. Tak, tak, dokładnie. Więc y, ja powiem jedną rzecz. Faktycznie ten styczeń 2024 rok trochę zaskoczył nawet mnie, bo to jest inny styczeń niż zawsze. Zazwyczaj w styczniu chętnie jeździliśmy wszyscy na urlopy, dużo mniej było transakcji, dużo mniej było zainteresowania ze strony klientów rynkiem nieruchomości. W ogóle w handlu styczeń jest zawsze takim słabszym miesiącem. Natomiast ten styczeń był wyjątkowy. Jeżeli chodzi o te dane, które podałeś, które podał nam Oto Dom, to trzeba dodać też do tego, że warto byłoby w tych danych uściślić również ceny nie ceny, a ilość transakcji nie tylko z rynku deweloperskiego, ale również z rynku wtórnego. Mm -hmm. Bo jeżeli chodzi o rynek wtórny i deweloperski, on dzisiaj dosyć ładnie się przekłada z tymi liczbami i on jest bardzo spójny. Ja mogę jeszcze do tego co powiedzieć dodać, że styczeń znowu zaskoczył, bo znowu widzimy wzrost cen na rynku. W Warszawie jest to o plus 5%, więc dużo. Mówimy o cenie za metr kwadratowy, kwadratowy mieszkania. Mieszkanie. Rynek pierwotny jest stan deweloperski. Tak. I wtórny Również. również Tak, więc ta, ten wzrost cen jest widoczny. I teraz możemy się pochylić nad tym, z czego to wynika. Z dwóch jakby rzeczy. To, że deweloperzy tak dużo transakcji zamknęli nam w styczniu, a nie w grudniu, no to też wynika głównie z tego, że po pierwsze grudzień był krótki, po drugie chyba najważniejsze to jest to, że w grudniu była już oficjalna informacja ze strony rządu, że tak naprawdę kredyt BK2, finansowanie na BK2, czyli bezpieczny kredyt 2%, się kończy. Czy nie ma już budżetu na to? I wszyscy, którzy jeszcze do końca stycznia złożą wnioski, tam chyba 20 któryś stycznia, 21 stycznia, mm. był mm -hmm. na stycznia, którzy złożą wniosek do tego momentu, to zostaną zakwalifikowani i to jeszcze zostanie wypłacone. Okay. Więc w, w grudniu tych wniosków wpłynęło znowu bardzo duża ilość. No, no Ten efekt w jest wynikiem wynika z wniosków, które napłynęły tak, w, tak. W, w ramach programu tak. Bezpieczny Kredyt 2%. OK, no to mamy jedną rzecz. Która Bo to jest nam zamknięcie transakcji, tak? Tak. Tu mówimy o zamknięciu transakcji, więc w grudniu, te, w styczniu te transakcje, mało tego. Musimy pamiętać o tym, że BK2 to był kredyt bardzo długo procesowany. Mhm. To był proces, nie jak normalny kredyt hipoteczny, mniej więcej 4-6 tygodni, tylko tutaj nawet to dobiegało do 3 y, miesięcy. Z dlaczego? Tak? Dlatego, że było dużo więcej wymogów formalnych? No wiesz, przez pół roku, od 1, 4 dokładnie lipca, tam formalnych to nie było jakoś dużo, tylko banki zostały zasypane, banki zostały było zasypane tyle, wniosków. Procesowanie 60 dłużej. tysięcy wniosków zostało przeprocesowanych, okay. tak? Znaczy tyle kredytów zostało udzielonych, a ile wniosków wpłynęło? Pamiętajmy, że większość klientów składało... Nie kilka. Przynajmniej do dwóch banków naraz. Więc 60 tysięcy to jest naprawdę potężna liczba, tak? Mhm. I to się procesowało przez jakiś czas. Ja sama miałam takie transakcje, gdzie klienci podpisywali umowy przedstępne we wrześniu, w październiku, a kończyliśmy to w styczniu. Więc ta ilość transakcji kończących się nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem, kto w tym rynku jest, obserwuje ten rynek i jest jakby w nim na bieżąco. To jest jedna kluczowa rzecz. Druga kluczowa rzecz, która też wpływa na to, że styczeń się nie zatrzymał. I ceny wzrosły, to jest informacja znowu rządu, że w drugiej połowie roku możemy się spodziewać kolejnego produktu kredytowego, który będzie nazywany, dzisiaj jest to projekt programu, a Zero już procent. Z, nawet nie tyle 0%, on będzie się nazywał mieszkanie na start. Mieszkanie na start. I faktycznie oni gdzieś w tym 0% chcą oscylować, no bo to ma być program, gdzie będzie nam dawał od 0 do 1,5% oprocentowania tego kredytu. No, wiadomo, dochodzi nam marża banku, ale. Przy zero no to, to jest naprawdę dobra furtka. Dodatkowa informacja była taka, że my już wiemy, że ten kredyt poprzedni, BK2, był skierowany do młodych, do młodych par, do, do singli, do osób, które chcą tym pierwsze mieszkanie, no bo też tam budżetowo się to tak kalkulowało. I warto tutaj nadmienić, że to się skończyło, a ten nowy produkt, który idzie, ten nowy program, jest kierowany do rodzin z dziećmi. Im więcej członków rodziny... Tym niższe oprocentowanie kredytu, nawet 0%. I co istotne, pomimo że program nazywa się mieszkanie na start, to w przypadku, jeżeli jest więcej dzieci, teraz nie chcę jakby wprowadzić w błąd, ale chyba powyżej trójki dzieci, to nie liczy się to, czy ktoś miał wcześniej mieszkanie, czyli może mieć inne nieruchomości. Może mieć inną nieruchomość i może kupić kolejne mieszkanie w tym programie. Co w poprzednim programie było warunkiem koniecznym, że nie można było posiadać tak. wcześniej nieruchomości, a nawet chyba gruntu rolnego czy jakiegoś, jakiegokolwiek gruntu działki, żeby móc ubiegać się o mieszkanie. Tak. Czyli teraz tego warunku, z tego to Ten nie warunek ma pod określonym... będzie, ale pod określonym y, jasne, warunkiem. Jasne. Nie? warunek pod warunkiem. warunkiem tak. Ceny rosną, Do, dobrze, że o tym powiedziałaś. Ceny rosną, bo to, że ta podaż wzrosła, bo mieliśmy przez długi czas problem z podażą. Wiadomo, popyt spadł po tym, jak stopy procentowe były bardzo wysokie, inflacja bardzo wysoka, obostrzenia KNF-u dotyczące udzielania kredytów i tak dalej. To wszystko się zmieniło w zeszłym roku. Wrócił popyt na rynek, ale był problem z podażą. Za chwilę jeszcze o podaży pogadamy, bo będziemy gadać o hiperach. Bo hyperach. będzie jeszcze większy problem z podażą, tak? bo tutaj Czarek, ja wiem, że mówimy o mieszkaniach, ale warto nadmienić, że od 1 kwietnia 2024 roku wchodzi nam nowe obostrzenie dla do deweloperów dotyczące technicznych warunków zakupu działki i tego, jak będzie tam. Ta, ta mógł nowelizacja budykać. ustawy o zagospodarowaniu Dokładnie. przestrzennym. Wiesz, z perspektywy uczestnika tego rynku, kupującego i mieszkańca, mogę powiedzieć, że fajnie. Będziemy mieli większą odległość od okien, będziemy mieli większą odległość od balkonów, będziemy mieli lepiej nasłonecznione place zabaw. Mało tego, place zabaw. Ich powierzchnia będzie liczona od jednostki mieszkalnej w całym budynku. Teraz nasłonecznienie placu zabaw to taka, to taka anegdotka. Wbiję tutaj, bo to jest dosyć ciekawe, że na przykład y, place zabaw y, będą musiały być między godziną 10 a 16 przynajmniej przez dwie godziny na dla dzieciaków super nie przynajmniej że tym bardziej że są w tym czasie w przedszkolu albo w szkole ale to już pomijam e, tylko, że znowu deweloperzy znowu dostają pod nogi kłody i to się finalnie odbije na ostatnim kliencie, który będzie tam mieszkał. Niestety, ale tak jest. I zamiast rząd budować dla nas mieszkania, pomyśleć o tym, że zróbmy coś wspólnego, jako nie wywalajmy kasy w błoto, nie, do, nie dofinansujmy banków po raz kolejny nowym produktem kredytowym, tak? Nie zadłużajmy Polaków, tylko wybudujmy im mieszkania, niech to będzie wartość skarbu państwa, miejmy coś swojego i niech to będą mieszkania, które młodzi ludzie będą mogli w miarę rozsądnych cenach wynajmować i w nich żyć, tworzyć swoje rodziny, a może gdzieś kiedyś z czasem wykupić na własność. tak? A dzisiaj jest to trochę wywrócone dziecko z kąpielą. Nie ma mieszkań. Deweloperom się jeszcze rzuca wyzwania w postaci nowych obostrzeń. No i. Wiesz, to jest takie błędne koło. Często zostaje, zostaje zadawane mi pytanie jako pośrednikowi, kiedy ceny spadną w dół, no biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki. No jest to nierealne. W ogóle absurdem jest już to, że w Warszawie, gdzie ja na tym rynku pracuję, mieszkanie dwupokojowe w centrum kosztuje blisko miliona złotych, a nawet w tych takich bardzo kluczowych lokalizacjach powyżej miliona złotych. Więc ile ten młody człowiek musi zarabiać, żeby to nieruchomość kupić? Tak? Staje się to absurdalne, ale zatrzymamy się na chwilę przy tych cenach, bo mm, faktycznie ceny rosną. Nic nie wskazuje na to, żeby miały spadać. Rosną już od jakiegoś czasu, ale w ostatnich miesiącach dalej rosną. I z tego, co sprawdzałem, cena średnia na rynku pierwotnym za metr w Warszawie już dochodzi do 17 tysięcy złotych. Średnia, czyli tak jak powiedziałaś, często mieszkania, takie, no nie jakieś duże apartamenty, tylko mieszkania powiedzmy 50-60 metrowe, dwu lub pokojowe potrafią kosztować milion złotych. Co w tych lokalizacjach, które zawsze były drogie. No to teraz... Mało kogo będzie na to stać, do tego dochodzi, tak jak powiedziałaś, nowy program, który prawdopodobnie będzie miał bardzo podobny wpływ na rynek, jak program Kredyt Bezpieczny 2%, bo wiemy, tak? że to podbiło ceny. Tylko pewnie uderzy trochę w inny segment i już ja to zauważam na rynku, bo w tej chwili. I teraz ja, ja powiem taką coś, co może naszych y, obserwujących, widzów, oglądających trochę może zaskoczy, bo myślę, że część osób sobie nie zdaje sprawy, jakie są braki na rynku nieruchomości, bo mieszkań dwupokojowych na rynku jest sporo. Sporo. Jakkolwiek byśmy nie patrzyli cenowo, lokalizacyjnie, mieszkań dwupokojowych jest dużo, ale na przykład mieszkań czteropokojowych, pięciopokojowych na, na rynku brakuje dla większej rodziny. I teraz, jeżeli my wiemy, jeżeli sobie ktokolwiek wejdzie, nawet na ten fajny portal, który zrobił nam tą analizę i wygoogluje, ile mamy dzisiaj w Warszawie dostępnych mieszkań czteropokojowych. To się okazuje, że jest niewielka ilość, a rodzin takich jest dużo. I teraz, w momencie, kiedy wejdzie nam jeszcze produkt w postaci programu na start, mieszkanie i dofinansowanie nawet na 0%, no to wyobrażasz sobie, co będzie z tymi mieszkaniami, jakie będzie szaleństwo? Przecież to jest jakiś absurd. Znowu będzie potężna ilość chętnych, a mieszkań będzie brakowało. Co z tego, że ci ludzie dostaną ofertę bankową na 0%? Jak wartość tych nieruchomości wybije w górę, więc. No, to jest błędne koło. Niestety wiemy, co się dzieje na rynku, nie tylko w sektorze nieruchomości, kiedy popyt w tak znaczący sposób przeważa nad podażą. No, po prostu ceny dramatycznie rosną i pewnie będziemy to obserwować niestety również w tym roku. Ale porozmawiamy jeszcze o innym ważnym czynniku, który według niektórych może mieć wpływ ogólnie na dostępność mieszkań czy na ceny, które się, e, które się na rynku obserwuje. Na rynku pierwotnym, ale również na rynku wtórnym. O rynku wtórnym, jeszcze za chwilę. Fliperka. Fliperzy ludzie, którzy zajmują się obrotem nieruchomościami, czyli generalnie często skupują duże ilości mieszkań deweloperów, wykańczają je lub nie, ale sprzedają często w stanie deweloperskim po wyższej cenie klientowi docelowemu lub innym fliperom. Jak ty, jako osoba, która współpracuje też z fliperami i nie ukrywasz tego, bo to jest część twojej pracy, jak ty na to patrzysz? Czy to jest demonizowane? Czy to jest naturalna część rynku, bo po prostu w legalnych ramach tego, jak ten rynek funkcjonuje, fliperzy mogą działać i no, co? Kto pierwszy, ten lepszy? Jeśli ktoś jest sprytniejszy, potrafi na tym zarobić, to co? Mamy mu tego zabronić? Jak, jak fliperka faktycznie oddziałuje na rynek? I czy to jest jakieś zjawisko patologiczne? Bo już zaczyna się o tym troszeczkę w ten sposób mówić. To jest trudne pytanie. I jednoznacznie, jednoznacznie na nie ciężko odpowiedzieć. Ja mogę powiedzieć to właśnie w sumie. No. Powiem z własnej perspektywy, bo ja fliperką nie jestem, no. ale pracuję od 2017 roku dużo z fliperami i też moje nazwisko jest łączone z fliperami jako pośrednika. I powiem jedną rzecz. Faktycznie fliperzy są na rynku od dłuższego czasu. To jest fajne, e, fajna przedsiębiorczość. Dużo osób próbuje w tą fliperkę wejść, ale jak jestem od 2017 roku, to uwierz mi czarku wcale nie zmieniają się twarze. Mhm. Młodzi ludzie przychodzą, ale dosyć szybko odchodzą. Nieliczni na tym rynku fliperskim zostają i działają. I faktycznie takich osób. No jest w skali Polski sporo, ale to dalej nie jest aż taka wielka plaga, żebyśmy mówili o tutaj o jakichś mm -hmm. patologicznych sytuacjach. I ja no, mam tą, ten komfort, że mogę sobie tych fliperów wybierać do współpracy i zawsze wsparcuję tymi, którzy robią naprawdę jakościowe produkty i nie liczą na głupiego klienta, a na klienta, którego ja przyprowadzę i który będzie świadomym klientem, więc nie da się naciągnąć na jakieś głupotki. I teraz powiem ci jedną rzecz. Ja z perspektywy pośrednika widzę jedną taką... Ważną, yy, ważną rzecz. Bo faktycznie przy rynku pierwotnym, no to tutaj yy, na pewno osoba, która nie jest fliperem i ma to ma dosyć większą trudność ze znalezieniem mieszkania. Bo ci fliperzy, no robiąc to hurtowo, czy nawet ja, jak dostarczam oferty na rynku pierwotnym, to wiadomo, że tych mieszkań blokujemy trochę więcej. Najczęściej gdzieś lepsze oferty wyszukujemy, czy nawet teraz robimy pod te rodziny z dziećmi. Ale nawet jeżeli mówimy o rodzinach z dziećmi, to zwróć uwagę, że ja na przykład dzisiaj kupując nieruchomości z fliperami, przygotowując. Gotowując je właśnie już pod ten kredyt na start, to my kupujemy u dewelopera mieszkania, które są gotowe do odbioru i których nikt nie chce. Mhm. Które one stoją, bo są w dużym metrażu. To są mieszkania powyżej 70 metrów. Najczęściej to jest 80, 85, 90 metrów. Cztery pokoje, dwie łazienki. To są metraże, które u deweloperów stoją najdłużej. Najdłużej, bo rodzina, która kupuje, ale tak naprawdę. No ona gdzieś mieszka, żeby gdzieś zamieszkać w nowym mieszkaniu musi coś sprzedać, a czas remontu ją przeraża, w ogóle remont bardzo często przeraża ludzi, znamy też przypadki, że podczas remontu ludzie się rozwiedli, no bo dobru koloru ścian czy innych e, materiałów był na tyle trudny, że rodziny po prostu nie podołały tej kwestii. Czas też nie jest z gumy, więc y, częściej i, i, i produkt, który u dewelopera stoi, my wykańczając go pod klucz, czyli przygotowujemy go totalnie pod rodzinę z dzieciaczkami, to ten produkt sprzedaje się nam bardzo szybko. I to jest fajna rzecz, czyli dajemy to, czego na rynku brakuje. Ale jeżeli popatrzymy na te małe mieszkania dwup dwupokojowe, które na rynku deweloperskim i tak by zeszły, bo one dosyć szybko schodzą, no to faktycznie jest to pewien problem dla osób, które szukają, bo ich jest mniej i mogą później kupić od dewelopera, czy to, no dzisiaj cesji nie ma, ale wiemy, że w różny, inny sposób są one sprzedawane a i deweloperzy zarabiają na tej spekulacji rynku, że ceny rosną, no trudno mi jest to ocenić, no co mam powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe, no... Pewnie kwestia punktu widzenia i tego, kto jakie ogólnie ma spojrzenie na rynek. Jeden powie, no to nie jest do końca uczciwe. Drugi powie, no normalna praktyka na rynku, prawa rynkowe tym rządzą. Ktoś Wiesz, kupił, sprzedał drożej. no. W przypadku inwestora też można powiedzieć, że OK, działają na zasadzie spekulacji rynku, ale z drugiej strony pamiętaj, że często, często inwestorzy kupują te mieszkania na etapie dziury w ziemi i ryzykują własnymi środkami, hmm. czy przez dwa lata ten rynek pójdzie w górę, czy jednak nie. Tak. Więc to też jest pewne ryzyko. Ryzyko, ale na przykład odk odkładając to na rynek wtórny, bo to też warto o to zahaczyć, bo dużo fliperów działa na rynku wtórnym, no to ja z perspektywy pośrednika zauważam jedną kluczową rzecz. Jeżeli ja idę do nie flipera, ale do zwykłej rodziny, która chce sprzedać nieruchomość, i ona jest w takim stanie, powiedzmy, no widać, że odświeżone są ściany. I ja zadaję pytanie: Czarek, kiedy był tutaj remont robiony w tym mieszkaniu? Jak mogę napisać w ofercie, czy jest to mieszkanie po remoncie? Większość klientów mówi tak, tutaj był remont. Jak ja zapytam do, dokładnie, jaki był to remont, no to remont w polskich domach kojarzy się z malowaniem ścian. Mm -hmm. Jak zapytasz o generalny remont, to jest to malowanie ścian, nawet pod szafkami. Okay. To taka może anegdotka, nie chciałabym tu nikogo obrazić, ale faktycznie to tak trochę z perspektywy jest. I teraz. W przypadku remontu u flipera, to jest naprawdę gruntowny remont. Wymiana elektryki, wodno-kanalizacyjnych, yy, wszystkich rzeczy, wymiana podłogi często, często wymiana okien, jeżeli jest taka potrzeba. Ten remont jest gruntowny od podstaw. I teraz jeżeli ja mam na rynku do sprzedania jako pośrednik nieruchomości do odświeżenia albo po takim Zamieszkaniu, to te mieszkania nawet po odmalowaniu ścian, widać, że one są mocno użytkowane. To uwierz mi, że takie mieszkanie się sprzedaje dużo dłużej, pomimo, że ono nawet często jest dużo tańsze od mieszkania od flipera, czyli pięknie przygotowanego mieszkania. I sporo droższego, bo dzisiaj jest dosyć łatwo zarobić pieniądze, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale my dzisiaj nie tylko my, ale jakby w ogóle społeczeństwo ma dosyć większe możliwości zarabiania pieniędzy i widzimy, no nawet najniższa krajowa poszła nam bardzo do góry, tak? Więc ludzie nauczyli się z tym pieniędzmi żyć i nauczyli się żyć wygodniej. Więc większość osób jednak chce gotowe mieszkanie, przygotowane pod klucz, że wchodzę z walizką, układam swoje sztućce i mogę zacząć w tym mieszkaniu. Ty i fliperzy o tym jedzą, wiedzą. tak. Fliperzy wyszli na rynek potrzeb klienta. Mhm. Te mieszkania się po prostu. i oni na tym głównie zarabiają. tak? Teraz będziemy oceniać, czy to jest dobre, czy nie. Ja myślę, że też y, warto tutaj powiedzieć, że fliper z rynku nie wykosi nam oferty, która jest w cenie rynkowej. Fliper, żeby móc na tym zarobić, musi mieć cenę trochę niżej, poniżej, poniżej ceny rynkowej. Najczęściej to jest mniej więcej od 20 do 30 procent. Tak? I teraz. Te oferty są na rynku. Flipper musi się nabiegać, żeby taką ofertę do, z, yy, dostać. Wszystkie programy kredytowe też nie są na rękę dla flipperów, tak? bo ceny rosną. Więc wiesz, no nie chciałabym oceniać, czy jest to patologiczna sytuacja, czy nie, bo, bo myślę, że nie. Myślę, że bardziej jestem skłonna ku temu, żeby postarać się wytłumaczyć, jak wygląda ten proceder fliperski yy, i że to nie jest tak łatwo zarobić te pieniądze. Yy, myślę, że yy, flipperzy popełnili jeden wielki błąd. Tak bardzo zachwysnęli się tym, że to jest takie modne, że zaczęli o tym głośniej mówić i zaczęli się przechwalać zarobkami na flipie. I to jest duży błąd, bo wiesz, jak się mówi, ile flipper zarobił na danej inwestycji, no to robi to wrażenie, że ktoś zarobił na inwestycji, nie wiem, 100 tysięcy. Mhm. Tylko jeżeli popatrzymy, że ten flipper, żeby kupić tą nieruchomość, musiał wyłożyć kasę. Albo wziąć kredyt i się zadłużyć, ale to już pomijam, no jego ryzyko. Ale ile ten flip trwał? W jakim czasie zarobił te 100 tysięcy? To nie było to w jest, tydzień. To jest to wiele miesięcy. Często to jest 6-8 miesięcy nieraz do roku. Więc jeżeli przeliczymy sobie te 100 tysięcy na miesiące i na koszty, które były związane z tym wszystkim, no to to nie jest aż taka wielka kasa. To jest to samo co się bierze u pośredników. największym chyba problemem pośredników jest to, że każdy liczy nasze pieniądze, ale nikt nie widzi, jak my długo na te pieniądze pracujemy i jakie mamy koszty. Związane z tym, z tym pośrednictwem. Więc myślę, że tu był popełniony błąd, taki marketingowy, żeby o, pokazać, jak ta praca naprawdę wygląda. Mało fliperów pokazuje, jak. Ja wiem, że to też w skali lat, bo jak ten rynek był mega rosnący i te ceny rosły z tygodnia na tydzień. Czasami ja znam takie przypadki, że niektórzy żałowali, że sprzedali w zeszłym tygodniu, bo już w tym tygodniu wzięliby 30 tysięcy więcej. Mm -hmm. I były takie przypadki, że ludzie tak naprawdę weszli, posprzątali w mieszkaniu i okazało się, że ceny tak poszły w górę, że nie ma sensu robić remontu, bo i tak się sprzeda. No i teraz czy to jest wina flipera, czy to jest wina rynku? No właśnie. Zazwyczaj jednak to mechanizmy rynkowe tutaj o wielu sprawach decydują, a na nie często my, jako konsumenci, czy nawet pośrednicy, czy uczestnicy rynku, aż takiego wpływu nie mamy. Na koniec. Plusem ja... jest to, jeżeli mogę na koniec okay. powiedzieć, naprawdę bardzo fajnym plusem jest, i to jest zauważalne. Ja przez te 16, 16 lat na rynku bardzo fajnie to zauważam, że nasz klient, konsument, który na końcu kupuje nieruchomość, jest dzisiaj bardzo wyedukowanym klientem. To jest klient, który tak naprawdę wie, czego chce, wie, na co zwracać uwagę e, i nie daje się tak łatwo oszukać. Dostęp do wiedzy jest dużo lepszy. Tak. Więc myślę, że tutaj ta droga fliperska też się mocno zmienia, bo dzisiaj ta nieruchomość musi mieć jakość, żeby klient chciał to kupić. Na taniości się dzisiaj nie zarabia. Więc myślę, że podsumowując naszą rozmowę, warto o tym powiedzieć, że ta taniość się dzisiaj nie opłaca i warto robić jakościowe nieruchomości, bo klienci to jakoś doceniają. Na koniec zapytam Cię, bo już o tym trochę wspomnieliśmy i zahaczyliśmy ten temat o rynek wtórny. E, bo. Pierwotny, fliperzy, okej. Okay. Deweloperzy ceny rosną, to wiemy. Ale mamy też szynek wtórny, na którym, jak powiedziałaś, też ceny poszły do góry. I to widać w Warszawie, i pewnie w tych głównych dużych ośrodkach miejskich y, podobnie. Ty jako pośrednik. Zajmujesz się i pierwotnym, i wtórnym. Powiedz, jak ten wtórny wygląda w ostatnim czasie? Bo wielu osobom wtórny rynek kojarzy się, a to jakieś są stare mieszkania, często do kapitalnego remontu. Po co? Po co, jak ja mogę kupić nowe mieszkanie, wykończyć je sobie lub kupić od flippera gotowe pod klucz, czy od dewelopera czasami? Jak ten rynek wtórny realnie wygląda dzisiaj? Czy tam jest dużo fajnych ofert? Jak najbardziej. Na rynku wtórnym jest dużo też fajnych transakcji. Bo rynek wtórny ma to do siebie, że najczęściej jest w tych najlepszych, topowych lokalizacjach. Mhm. Więc ze względu na lokalizację, rynek wtórny ma się świetnie. W rynku wtórnym nie tyle problemem jest remont, bo tu możemy skorzystać z oferty fliperskiej i fliperzy też na tym wtórnym też dobrze działają. Ale na rynku wtórnym najczęstszym problemem jest wygoda życia. A wygodą życia jest chociażby parking. Czyli jeżeli nie mamy miejsca postojowego dla naszego autka. Często dzisiaj w rodzinach mamy już dwa autka. Mm -hmm. No to jest problem. Więc to jest jakby największa zmora. Myślę, że też warto powiedzieć tutaj o tym, że mamy mm, dyrektywę unijną a propos pasywności budynków. Emisyjność budynków musi być bliska zero, Czyli a rynek... Szeroko wtórny, pojęte zielone budownictwo. Dokładnie. Te rzeczy zaczynają się pojawiać. Czy się z tym zgadzamy, czy nie? Mm -hmm. Jak bardzo jest nam blisko do ekologii? To jest jakby kwestia już jakby dyskusyjna. Natomiast... To już jest i to będzie coraz więcej, tego będzie coraz więcej, na to się już zwraca uwagę. I faktycznie te nawet nowe obostrzenia techniczne, które wchodzą od 1 kwietnia 2024 roku, to też mają na celu to, żeby zmusić dewelopera, żeby oni budowali dużo bardziej ekologicznie i dużo bardziej um, ekonomicznie te budynki. No i w tym momencie. Wiadomo, że wybór jest prosty, czy kupić mieszkanie w wielkiej płycie, czy kupić na rynku wtórnym, bo modernizacja tych budynków z wielkiej płyty nas czeka. I teraz znowu, kto poniesie tego koszty? No wiadomo, pewnie odbiorca końcowy, czyli klient, który będzie nabywał to mieszkanie. Natalia Drysiak, e, pośrednik w obrocie nieruchomościami, ale także ekspertka i osoba, która w wielu obszarach współpracuje i z fliperami, i z deweloperami, bo. To jest po prostu rynek, który ma wielu uczestników, i nie demonizujmy, starajmy się patrzeć na wszystko rozsądnie, na chłodno. Dziękuję Ci bardzo, że byłaś dzisiaj gościem Biznes Focus. Będziemy pewnie jeszcze się nieraz widzieć. Państwa zapraszam do oglądania mojego programu, bo tutaj właśnie takie rozmowy o tematach ważnych, tematach aktualnych, tematach, które interesują konsumentów, inwestorów. No i oczywiście telewizja biznesowa. To więcej takich programów. Zapraszam serdecznie. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.